Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jeden z uczonych w piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał go, które jest pierwsze ze wszystkich przykazań. Jezus odpowiedział: pierwsze jest: słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych. Rzekł uczony w piśmie: bardzo dobrze, nauczycielu, słusznieś powiedział, bo jeden jest i nie ma innego prócz niego. Miłować go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary. Jezus, widząc, że rozumnie, odpowiedział, rzekł do niego: niedaleko jesteś od Królestwa Bożego. I nikt już nie odważył się więcej go pytać. Oto słowo Pańskie. Usiądźmy. Moi drodzy, przeżywamy święty czas rekolekcji. Ten czas, który nam dał Pan Bóg. Mam nadzieję, że cieszycie się, że te rekolekcje teraz trwają, że to jest akurat ten czas, że macie taki dobry czas łaski w swojej parafii. Widzę przynajmniej jedną panią, która się cieszy, więc Bogu niech będą dzięki. Moi drodzy, kiedy modliłem się i zastanawiałem nad tematem naszych dzisiejszych rozważań, bo jest tak wiele ważnych tematów, które trzeba poruszyć, to medytowałem akurat nad Ewangelią o Samarytance, o spotkaniu Jezusa z Samarytanką. Mogliśmy ten fragment usłyszeć w ostatnią niedzielę. I opowieść kończy się w taki sposób, że Samarytanka po rozmowie niesamowitej, bardzo ważnej dla niej, po rozmowie z Jezusem, idzie do miasta i opowiada swoje życie i to, jak to jej życie zostało przemienione przez Jezusa. I w odpowiedzi na to jej świadectwo, na to jej opowiadanie, ludzie idą, żeby posłuchać Jezusa. Idą się z Nim spotkać. To znaczy, świadectwo tej kobiety otworzyło uszy mieszkańców miasta na Słowo Boże, na Słowo Chrystusa. I wtedy postanowiłem, że pierwszego dnia tych rekolekcji ja podzielę się z wami świadectwem mojego spotkania z Chrystusem. Otóż jak zapowiedział ksiądz proboszcz na początku, witając mnie, nazywam się ksiądz Tomasz Święciński i pochodzę z Grajewa. Pochodzę z rodziny katolickiej, wierzącej. Mam w rodzinie też stryja księdza. I od najmłodszych lat moi rodzice zabierali mnie do kościoła, uczyli mnie pacierza. Gdy przystąpiłem pierwszy raz do Komunii Świętej, to zaraz potem zapisałem się na ministranta, tak jak chłopaki tutaj, pięknie. I, moi drodzy, wszystko było w porządku do momentu, kiedy nie rozpocząłem nauki w gimnazjum. Nowa klasa, nowe otoczenie. I pierwszego dnia w tej nowej szkole poznałem chłopaka, który, jak się później okazało, był w takiej grupie punkowców, metalowców. I mówi do mnie: chodź po szkole, po lekcjach, zaprowadzę cię do moich przyjaciół. To są bardzo ciekawi ludzie. I zabrał mnie gdzieś na końcu Grajewa, taka stara, opuszczona stodółka. I patrzę, tam w półmroku siedzą dorośli ludzie pod wpływem alkoholu, z łańcuchami, poubierani na czarno. I wystraszyłem się, młodziutki chłopak. Myślałem, że mogą mi jakąś krzywdę zrobić. Ale oni byli nastawieni pokojowo. Przywitali mnie jak jednego
ze swoich, jak swojego przyjaciela. Zaczęli ze mną rozmawiać, poznawać mnie. Pytali, jakiej muzyki słucham. Mówią, mamy dla ciebie tutaj coś. Kasety, płyty, gazety. I gdy na nich patrzyłem, to co mnie zafascynowało, to było to, że to byli ludzie, którzy mają pasję, którzy czymś żyją i tworzą jakąś wspólnotę. Oni są razem. Ja wiedziałem, że chcę być częścią tej grupy, że chcę do tego należeć. Poszedłem do domu, zacząłem słuchać tego, co mi dali i następnego dnia wróciłem i mówię, wiecie co, podoba mi się to. To jest interesujące. A oni mówią, o, to jeszcze nic, musisz posłuchać teraz czegoś mocniejszego, mocniejszego rocka. Im dłużej byłem z nimi, tym dawali mi muzykę mocniejszą, ale też, która ma w sobie to, co jest złe. Na końcu tej drogi jest już muzyka satanistyczna. To jest takie schodzenie w dół. I moi drodzy, im dłużej ja z nimi przebywałem, tym bardziej się do nich upodobniałem. Chciałem być jak oni. Chciałem wyglądać jak oni, mówić jak oni, zachowywać się tak jak oni. Stawali się dla mnie autorytetem, a rodzice nie, odwrotnie. W tym czasie moi rodzice tracili. I pamiętam taką sytuację, że oni rozmawiając mówili bardzo źle o Kościele, nawet o samym Bogu. To były bluźnierstwa. Ja na początku starałem się bronić wiary, tak jak potrafiłem. I powiedziałem, słuchajcie, moim zdaniem Pan Bóg istnieje. I jeden z nich powiedział wtedy coś takiego, Pan Bóg istnieje? To wytłumacz mi. Pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa, Oświęcim, Treblinka. Gdzie był wtedy Pan Bóg? Bo jeszcze pewnie zaraz mi powiesz, że Bóg jest miłością i jest wszechmogący, jest taki dobry. To gdzie ten wszechmogący Bóg, który jest miłością wtedy był? Dlaczego pozwolił na takie krzywdy? Moi drodzy, ja wtedy nie znałem Jezusa. Ja nie potrafiłem Go bronić, ja nie potrafiłem wiary obronić. Ja nie potrafiłem nic powiedzieć o krzyżu, który jest wyrazem miłości. Wiem, że dzisiaj ta rozmowa wyglądałaby zupełnie inaczej. Natomiast wtedy wystarczyło takie jedno proste zdanie, żeby zasiać we mnie zwątpienie. Zacząłem to analizować i doszedłem do wniosku, on ma rację. To wszystko, co mi mówili rodzice i to, czego się dowiedziałem na lekcji religii, to tylko jakaś bajeczka. Oni mają rację, oni są mądrzy. Oni mają filozofię życia właściwą. I zaczęło się takie odchodzenie od wiary, od Boga. Przestałem przychodzić do kościoła, przestałem słyszeć do mszy świętej. I to tak trwało. Ale pewnego dnia przyjechał do mojego domu rodzinnego ten ksiądz, ten mój stryj, który posługiwał we Włoszech. I gdy zobaczył, jak ja wyglądam, kiedy zobaczył, jak się ubieram, z kim się spotykam, jak wyglądają moi koledzy, to wiedział, że jest bardzo źle i że musi coś zrobić, że musi mi pomóc. I wtedy zaproponował mi wyjazd na rekolekcję. Ja od razu odpowiedziałem, żeby się nie obrażał, ale rekolekcje to nie dla mnie. Jak słyszałem słowo rekolekcje, to już wiedziałem, że nic dobrego. Wy na szczęście tak nie macie, bo przyszliście na rekolekcję. I moi drodzy, on mnie znał i powiedział wtedy tak. Słuchaj, więc zróbmy inaczej. Zabieram cię na wakacje do Włoch, nie na rekolekcję. Odpoczniesz trochę, zobaczysz, jak Włochy wyglądają. Pojedziemy, będzie taki ośrodek nad samym morzem. Więc, wiesz, piękne takie wakacje. I obiecuję ci, że nie będę cię do niczego zmuszał. Nie będziesz musiał uczestniczyć w żadnych modlitwach. Po prostu odpoczniesz. I na to się zgodziłem. Pojechałem, były rekolekcje, cała grupa włoska, ja jeden Polak. I tak jak postanowiłem, tak robiłem. Oni chodzili codziennie rano na mszę świętą, ja nie. Oni chodzili na jakieś spotkania takie swoje modlitewne, ja nie. Mieli później różaniec, mnie tam nie zobaczyli. Ja uczestniczyłem z nimi wspólnie na takich punktach jak śniadanie, obiad, kolacja i mecz piłki nożnej. Bo to były mistrzostwa Euro w piłce nożnej, więc razem oglądaliśmy mecze. I tak dni mijały, ale pewnego dnia, to był piąty dzień rekolekcji,
Po meczu, kiedy szedłem już do swojego pokoju spać, oni szli jeszcze całą grupą do kaplicy, żeby adorować Jezusa. I jedna z uczestniczek tych rekolekcji podeszła do mnie i po angielsku mówi tak: posłuchaj, mamy teraz taką piękną modlitwę. Może pójdziesz z nami chwilę do tej kaplicy, pomodlisz się. I mi najzwyczajniej w świecie po tych 5 dniach głupio było jej odmówić. Głupio mi było tak powiedzieć, że na posiłki to ja z wami chodzę, na plażę mogę iść, ale do kaplicy nie pójdę. Z grzeczności powiedziałem: dobrze, pójdę i pomodlę się z wami. I wiecie, wyobraziłem sobie to w taki sposób. Usiądę na końcu, oni zaczną tam się modlić, a ja czmych ucieknę wtedy do swojego pokoju. Tej adoracji, tej modlitwy naprawdę nie zapomnę do końca życia. 2 lipca 2004 roku zmieniło się wszystko. Usiadłem na końcu tej kaplicy, ludzie zaczęli się modlić, a ja nie wiedziałem, co się dzieje. Oni się tak modlili, że jeszcze nigdy nie widziałem, żeby ludzie aż tak się modlili. Całym sercem. Adorowali i uwielbiali jakiegoś swojego Pana, swojego Króla. Ja mówię, no widzę ludzi, którzy uwielbiają swojego Pana, tylko tego Pana nie widzę, gdzie On jest. Na ołtarzu wystawiona monstrancja, Jezus w hostii, a ja wtedy nie wierzyłem, że to jest naprawdę On. Ja Go nie widziałem. I obserwuję tych ludzi i wszystko jest dla mnie tak dziwne. Do tej pory modlitwa kojarzyła mi się bardzo źle, z czymś przykrym. Rodzice mówili codziennie: módl się, a ja nie chciałem. Wyobrażałem to sobie i widziałem to jako mówienie do ściany. Co z tego, że do tej ściany będę mówił, jak ta ściana mi nie odpowie? A różaniec to się na pogrzebach odmawia. To zawsze kojarzyło się mi z czymś przykrym, trudnym, smutnym. A tu widziałem, że ludzie czerpią niesamowitą siłę i radość. Oni są naprawdę szczęśliwi, że się modlą. To nie jest tak, że ktoś im kazał tam iść. Oni chcą tam być i nie chcą wychodzić. I w pewnym momencie widzę taki mężczyzna po 30, dobrze zbudowany, klęka na środku tej kaplicy i zaczyna płakać. Ja mówię: jejkuś, wzruszył się, że to są kobiety, to powinien wyjść, żeby nikt go nie zobaczył, jaki wstyd. A dla niego nie było wstyd. Tam łaska Boża tak go dotykała, że dla niego już nie było ważne, kto widzi, czy go ktoś oceni, czy go ktoś wyśmieje. Dla niego ważne było to, że jest On i jest Jezus. I moi drodzy, im dłużej trwała ta modlitwa, tym bardziej Pan Bóg kruszył moje serce. I w pewnym momencie, pod wpływem modlitwy tych ludzi, jestem przekonany, Pan Bóg dał mi tę łaskę, żebym uwierzył, że w tej hostii to jest On. Że to jest On żywy, prawdziwy, że to jest Jego ciało. Że to nie jest pamiątka, symbol, opłatek. Że to jest Jego realna obecność. I wtedy, nie wypowiadając głośno żadnych słów, w myślach, powiedziałam tak: Panie Jezu, ja wiem, że Ty tutaj jesteś. Proszę Cię, przemień moje życie. I wyobraźcie sobie, że właśnie w tym momencie, kiedy w myślach wypowiedziałam te słowa, jeden z Włochów, który zupełnie nie mógł wiedzieć, co się ze mną dzieje, nie mógł znać moich myśli przecież, on podszedł do mnie, złapał mnie za ręce z ogromną radością, tak że aż się trząsł. Tak jakby w totolotka wygrał, tak się cieszył. I mówi: dziękuję. Po polsku powiedział Włoch: dziękuję. Ja nie wiedziałem, dlaczego on wtedy do mnie podszedł, za co on mi dziękuje. Nic nie rozumiałem. A dzisiaj wiem, że Bóg posługuje się ludźmi, którzy mu na to pozwolą. I wtedy Bóg przez tego człowieka powiedział mi: dziękuję. Ja mógłbym zapytać, za co Ty mi, Boże, dziękujesz? To ja powinienem Tobie nieustannie dzięki składać. Ale zobaczcie, jaki jest nasz Bóg. Przychodzi do nas z łaską zbawienia. To wszystko, co się wydarzyło na krzyżu dla nas, chce nam dać nowe życie w łasce, w obfitości. I gdy Ty je przyjmiesz, On mówi: dziękuję. Dziękuję za to, że pozwalasz mi uczynić Twoje życie szczęśliwym. Taki jest nasz Pan Bóg. Niesamowity. I ja wtedy na tej adoracji zacząłem marzyć: Panie Boże, jak ja bym chciał, żeby taka wspólnota powstała w Grajewie. Żebym ja mógł wrócić i mieć takich ludzi, takich młodych, jak tutaj widzę, z którymi będę się modlił, z którymi będę Ciebie uwielbiał.
I to było dla mnie marzenie jak lot w kosmos, niemożliwe do wykonania. Nie wyobrażałem sobie, żebym komukolwiek z moich kolegów mógł zaproponować wspólną modlitwę. Wyśmieją mnie. Spojrzą jak na jakiegoś dziwaka i nic z tego nie będzie. I wtedy, gdy marzyłem, przyszła mi na myśl jedna osoba. Jedna dziewczyna, o której ja wiedziałem tylko i wyłącznie to, że ona codziennie chodzi do kościoła. I to wiedziałem też dlatego, że troszeczkę z tymi kolegami jej dokuczaliśmy z tego powodu. I moi drodzy, gdy adoracja się zakończyła, wróciłem do swojego pokoju, zasnąłem i miałem sen, który stał się, był ważny dla mnie. Bo ten sen pokazywał to, co duchowo się ze mną działo. Śniło mi się, że zostałem wrzucony do pralki, do ogromnej pralki i odbywało się pranie. I prało się całe moje życie z tych brudów, z tych bluźnierstw, z tych odejść od Chrystusa, z tych niewierności, z tego życia naprawdę brzydkiego. I gdy obudziłem się rano, miałem tylko jedno pragnienie. Chciałem się modlić. Pierwszy raz w życiu. Nigdy wcześniej nie miałem w sobie takiego pragnienia. Pierwsze, co zrobiłem, to klęknąłem i wychwalałem Boga. Ja chcę od dzisiaj żyć dla Ciebie. I zacząłem sobie uświadamiać, że wtedy, gdy ja chodziłem do tych moich kolegów, to ja co chwilę byłem smutny. Co chwilę byłem przygnębiony. Co chwilę opowiadałem, że ja mam jakiegoś doła. To znaczy, ja dzisiaj wiem, co to było. To był ten brak Jezusa. Ta pustka, którą nic nie mogło zapełnić. Ani ten alkohol, który się lał, ani narkotyki, ani ta głośna muzyka. Nic nie dawało ukojenia. Nic. I moi drodzy, na tej adoracji ta pustka została wypełniona Bożą miłością. Ja pierwszy raz w życiu wiedziałem, co to jest szczęście. Uświadomiłem sobie, że ja do tej pory, ja się śmiałem, ja byłem wesoły, głupkowato wesoły czasami. Ale czym jest prawdziwe szczęście, którego fundament to jest pokój serca, to ja doświadczyłem dopiero przy Jezusie. I moi drodzy, gdy dzień po tej adoracji zapytano mnie, co ty chciałbyś robić, gdy skończysz szkołę średnią, ja powiedziałem, chcę być księdzem. Jeszcze dzień wcześniej nie chciałem pójść na modlitwę. Po tej jednej adoracji, po tym mocnym dotknięciu powiedziałem, chcę oddać życie Chrystusowi, ja chcę Mu służyć. I gdy wróciłem do Grajewa i spotkałem się z moimi kolegami, to wyobraźcie sobie, że każde słowo wulgarne z ich ust słyszałem głośniej, jakby ktoś robił głośniej. To jedno słowo i wydawało mi się, jakby ktoś błotem we mnie rzucał. Właśnie otrzymałem od Chrystusa nowe życie, taką białą szatę, a oni swoimi wulgaryzmami brudzą ją. I czułem bardzo mocno w sercu, jeśli zostanę teraz z nimi, stracę wszystko. Znowu zacznę wpadać w to zło, w te nałogi. I myślałem tylko o jednym, żeby ich zostawić i rozpocząć nowe życie. Z moimi kolegami spotkałem się tylko raz, pierwszy i ostatni. I moi drodzy, dla mnie to było niesamowite doświadczenie, że Pan Bóg, dając nowe życie, jakby wszystko zresetował. Zobaczcie, On dał nowe uczucia. Ja z tym językiem wulgarnym miałem problem. Od tego jednego dnia ani jedno słowo. Pan Bóg to odciął swoją mocą. Dał mi nową wrażliwość. Wtedy ja czułem się jak małe dziecko. Wyobraźcie sobie, chłopak w szkole średniej już wtedy. Zobaczyłem serial w telewizji, gdzie mężczyzna jeden drugiego pięścią w twarz uderzył i ja odruchowo zabrałem wzrok, bo mnie to zabolało. I pomyślałem, co się ze mną dzieje? Jezu, Ty mi dajesz wrażliwość jak małego dziecka. Wszystko przeżywałem na nowo. To jest niesamowita łaska. I moi drodzy, zacząłem chodzić codziennie do kościoła na mszę świętą, żeby być jak najbliżej tego, który mnie zbawił i dał mi nowe życie. I wyobraźcie sobie, że pewnego dnia po mszy świętej podchodzi do mnie ta dziewczyna, o której pomyślałem wtedy na adoracji, której nie znałem i która zaczęła ze mną rozmawiać. Co się dzieje? To takie niepodobne do Ciebie, że codziennie przychodzisz do kościoła. I ja zacząłem jej opowiadać świadectwo mojego życia, to, co Wam mówiłem. A ona mówi, to wspaniale. Musisz poznać moich znajomych. Zaprowadziła mnie do swoich przyjaciół i okazało się, że w Grajewie są młodzi ludzie, którzy spotykają się po to, żeby dzielić się swoją wiarą, żeby się modlić.
Ja ich nigdy nie widziałem. Oczy miałem zamknięte. Szatan błotem narzucał, że widziałem tylko to, co jest brudne, to, co jest grzeszne. Nie widziałem tego, co piękne, a oni tam byli. A oni się modlili. I moi drodzy, zobaczcie, to marzenie, które zrodziło się wtedy, które powierzyłem Chrystusowi, ono się zrealizowało. I ta wspólnota powstała. I Pan Bóg tak poprowadził, że później zostałem księdzem. Jakiś czas temu ksiądz biskup dał mi taki dekret, w którym ustanowił mnie odpowiedzialnym za tą wspólnotę w diecezji. I to nie jest już jakaś mała grupka, o którą ja prosiłem Jezusa. To jest ogromna rzesza ludzi, z którymi mogę się modlić, mogę Go adorować. Prosimy Jezusa o coś małego, a jeśli to jest zgodne z Jego wolą, On nam daje 1000 razy więcej. I zobaczcie, ja dzisiaj jestem z wami tutaj w Chlebiotkach i ze mną są ludzie z tej wspólnoty. To, co narodziło się wtedy na tej adoracji, to marzenie. Oni są tutaj, żeby wspólnie się modlić. I chciałem was zachęcić w tym pierwszym dniu rekolekcji, żebyście nigdy nie tracili nadziei. Pan tutaj jest i macie jakieś intencje, może wam się wydawać, to jest niemożliwe, że ten syn albo ten mąż przestaje pić. To jest niemożliwe. Złóż to na ołtarzu i uwierz, że Chrystus jest większy. Większy od tego. Amen.